Bardzo mi się podoba w dzisiejszym pierwszym czytaniu spokój Boga i to, że Bóg się nie spieszy. Z tego czytania płynie tyle pokoju. Bóg stwarza świat spokojnie, powoli. Najpierw stwarza ziemię, nawet jeśli jest jeszcze ziemia bezładem i chaosem. Bóg nie spieszy się, nie uwija się, żeby szybko to posprzątać, żeby szybko tam już coś na tej ziemi było, ale Bóg powoli wprowadza porządek, powoli wprowadza ład, powoli wprowadza coś pięknego, wartościowego i przez to trwałego. Czasami tak jest, że my chcemy zrobić wszystko szybko. Kiedy jest jakaś sytuacja konfliktowa, chcemy ją natychmiast wyjaśnić. Kiedy widzimy jakąś sytuację, chcemy ją natychmiast osądzić, ocenić. Kiedy widzimy jakiś błąd, chcemy go natychmiast naprawić. Natomiast co nagle, to po diable. Pośpiech tu nie jest wskazany. Jeśli chcesz wprowadzać porządek, jeśli chcesz czynić dobro, jeśli chcesz robić to, co robi dzisiaj Pan Bóg w pierwszym czytaniu, to znaczy porządkować rzeczywistość, to nie rób tego w pośpiechu. Rób to ze spokojem. Rób to z pewną zadumą, z pewną medytacją, z pewną ciszą. A wtedy jest pewność, że zrobisz to dobrze. Bo gdy będziesz to robił szybko, nerwowo i w napięciu, z całą pewnością narobisz większego bałaganu, niż był wcześniej.